Siema, z tej strony Lisu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety ostatnio pod kątem piłkarskim mamy dosyć słabe okoliczności, ponieważ przez koronawirusa wszystkie ligi zostały wstrzymane, do tego wszystkie boiska pozamykane, no i przede wszystkim powinniśmy siedzieć w domu. Wczoraj poszła oficjalna informacja od PZPN-u, że wszystkie polskie ligi do 26 kwietnia na ten moment są wstrzymane, więc pozostaje nam tylko modlić się, żeby jak najszybciej to się skończyło. A w dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad tym, jak można wykorzystać ten czas, żeby go po prostu nie zmarnować przez to, że siedzimy w domu. Więc dzisiaj zarzucę Wam kilka pomysłów, jak można fajnie to zagospodarować. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Oraz możecie klikać czerwony guzik, subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku pamiętajcie, żeby stosować się do zaleceń, które dostaliśmy odgórnie. Podejdźcie do tematu solidnie, bo sprawa jest naprawdę poważna. Czyli dezynfekujcie ręce i twarz tak często, jak to możliwe. Do tego starajcie się omijać skupisk ludzi, więc nie chodźcie po centrach handlowych, sklepach i tak dalej, w miarę możliwości. Oczywiście i po prostu starajcie się zostać w domu, czy u siebie w domu, czy na podwórku, możecie sobie coś porobić, jeżeli jest pogoda akurat do tego. Po prostu podejdźcie do tego tematu solidnie, bo troszczycie się nie tylko o siebie, ale również o swoich bliskich. I myślę, że chociaż w takim temacie możemy się jakoś tam wesprzeć. No dobra, załóżmy, że stosujecie do wszystkich tych zaleceń i co robić z całym tym wolnym czasem? Oczywiście fajnie, że można posiedzieć w domu, poleniuchować, ale postarajcie się chociaż część tego czasu wykorzystać produktywnie i przede wszystkim wykorzystajcie ten czas tak, jak wy byście chcieli, tak żebyście ze 2, 3, 4 tygodnie byli z siebie zadowoleni, że wykorzystaliście ten czas dobrze. Więc jeżeli przesiedzicie 3 tygodnie na Netflixie i będzie was to satysfakcjonowało, no to jest w sumie wasza sprawa, ale zachęcam, żebyście poświęcili też czas na rzeczy, które są bardziej istotne. Pierwszą rzeczą, którą warto byłoby w ogóle zrobić, jest posiadanie jakiegokolwiek planu, więc weźcie sobie zeszyt, kalendarz i rozplanujcie, jak możecie wykorzystać ten czas danego dnia. Będzie Wam łatwiej się organizować, będziecie wiedzieli, co Was czeka i później będziecie mogli podsumować sobie, czy ten czas był wykorzystany dobrze, czy źle. I oczywiście nie idźcie tutaj w skrajność w żadną ze stron, bo nie jesteśmy robotami. Poświęćcie tam czas oczywiście na obowiązki i na rzeczy, które są dla Was ważne i które musicie zrobić, ale zaplanujcie też tam rozrywkę, oglądanie Netflixa, czy granie na kompie, czy spędzanie czasu z domownikami i niech chociaż w takim sensie ten wirus nas wszystkich zbliży do siebie. Mój kanał jest przede wszystkim piłkarski, więc na to tutaj też zwrócimy uwagę. Mając kupę wolnego czasu siedząc w domu, możecie oczywiście zrobić trening indywidualny i tutaj nie jest Wam potrzebne wiele, bo tak naprawdę mając kawałek ściany w domu, kawałek przestrzeni, czy podwórka przed domem, jesteście w stanie zrobić praktycznie każdy rodzaj treningu, czy to techniczny z piłką, prowadząc piłkę na różne sposoby, odbijając ją od ściany, przyjmując, czy siłowy z jakimiś gumami, motoryczny z gumami, z masą własnego ciała na macie i tak dalej. Więc tu jest tylko kwestia Waszej kreatywności, jak bardzo chcecie się do tego przyłożyć. Dlatego również z Ergolem zachęcamy do akcji Zostań w domu i na Instagramie możecie wrzucać relacje z Waszych treningów domowych, oznaczyć mnie, oznaczyć Ergola. Najciekawsze prace będziemy udostępniać na naszych Instagramach i może znajdą się jakieś upominki dla Was. Jeżeli chcielibyście więcej na tematy treningu takiego w domu, to dajcie znać, jaki trening chcielibyście zobaczyć, to może nagram dla Was na kanał jakąś relację z treningu czy coś takiego, żebyście wiedzieli, co trenować, w jaki sposób trenować. Więc dawajcie znać w komentarzach. Pomimo mojej kontuzji, postaram się coś dla Was wymyśleć. No i pamiętajcie, że jeżeli teraz jest przerwa od treningów i trenowaliście na przykład 4 razy w tygodniu, to jeżeli Wasze ziomeczki z klubu będą siedzieć na tyłku, a Wy będziecie robić te treningi, to będziecie robić kilkukrotnie więcej niż oni, siedząc przed Netflixem, więc pamiętajcie o tym, że teraz jest szansa, żeby podgonić albo przegonić tak naprawdę swoich rywali z boiska. No i oczywiście, jeżeli potrzebujecie jakiegoś sprzętu, skakanki, gumy, rolki do rolowania czy piłki, żeby w takich warunkach domowych trenować, to oczywiście w ergol.com wszystko dostaniecie i z kodem LISU10 macie 10% zniżki, więc zachęcam. Na szczęście jeszcze wysyłka funkcjonuje, więc jeżeli czegoś potrzebujecie do treningu domowego, to oczywiście zachęcam do korzystania z kodu.
Jeżeli przed epidemią trenowaliście bardzo dużo i czuliście obciążenia na swoim organizmie, to teraz jest czas na to, żeby odpowiednio się zregenerować i więcej czasu na to poświęcić. Możecie to zrobić na różne sposoby. Czy to codziennie wprowadzić sobie nawyk rolowania się na rolce, czy to zaplanować odpowiednio swój sen, wyspać się porządnie przez te kilkanaście dni, bo wiem, że wielu z Was śpi mało, trenuje dużo, a to też nie jest dobre, bo sen jest równie ważny co trening, o ile nie ważniejszy. Możecie brać lodowate, gorące kąpiele, czy wziąć psiaka na spacer do pobliskiego lasku. Ja akurat mieszkam na wsi, więc mam taką możliwość, że nie mam praktycznie styczności z żadnymi ludźmi. Ale jakby widzicie, form jest wiele i to jak to zrobicie, decyzja należy do Was po prostu. Ale warto, myślę, że na ten aspekt regeneracji również przyłożyć większą wagę przez to, że macie więcej czasu. Oprócz treningu ważne są również Wasze formalne obowiązki, czyli jeżeli chodzicie do szkoły, dostaliście jakąś pracę domową, to warto ją zrobić, żeby potem nie siedziało Wam to na głowie. Jeżeli jesteście na uczelni, to możecie zacząć pisać pracę licencjacką czy magisterską. Jeżeli chodzicie do pracy albo teraz macie wolno od pracy i możecie coś zrobić w domu, co Wam później ułatwi tę pracę, to oczywiście zaplanujcie czas na to, żeby później po powrocie nie zawaliły Was te wszystkie obowiązki, tylko żebyście byli przygotowani na ten powrót, żebyście, nie wiem, zyskali jakieś nowe kwalifikacje, czy nauczyli się czegoś nowego, czy po prostu nadrobili cały materiał i byli z wszystkim na bieżąco i żeby Was to po prostu nie przygniotło, więc to jest bardzo ważne, żebyście w planie takiego swojego dnia zawsze te parę godzinek na to przeznaczyli. Chociaż wiem, że teraz są też te uczelnie internetowe, więc pewnie wielu z Was i tak siedzi na tych zajęciach, ale jeżeli ktoś tego nie ma, to warto to zrobić. Jeżeli chodzi o rozwój piłkarski, to oczywiście możecie też to robić na poziomie mentalnym, czy to czytając jakieś książki, biografie piłkarzy, trenerów, wyciągać rzeczy, które oni robili w swoich karierach i przekładać to na swój trening czy na swoje życie. Do tego możecie oczywiście oglądać stare kolejki, mecze różnych drużyn i analizować swoją pozycję, jak się dany zawodnik porusza, jak się poruszają jego koledzy z drużyny i potem przenosić to do swojej gry. No i oczywiście na YouTubie jest mnóstwo tego typu materiałów, analiz i tak dalej. To wszystko to jest, wiecie, kropelka w morzu, która pomoże Wam być lepszymi zawodnikami, więc warto również na to przeznaczyć odrobinę czasu. Chociaż odrobinkę. Oczywiście doba jest bardzo długa i my nie jesteśmy robotami, więc znajdzie się tam również czas na rozrywkę i możecie ten czas spędzić jak chcecie, czy grając w Fifkę, w Lola, w Tibie, w co lubicie, czy oglądając Netflixa, czy bawiąc się ze swoim psiakiem, czy grając w Fińczyka z rodziną. Tu już macie kwestię dowolną i nie chodzi mi też o to, żeby się spinać i planować każdą minutę swojego dnia i tak dalej, tylko żebyście potrafili rozgraniczyć, kiedy jest czas na obowiązki, kiedy jest czas na rozrywkę, bo jeżeli to będziecie potrafili u siebie wprowadzić i to zrozumiecie, to myślę, że będzie to na Was miało taki pozytywny impact. Jest jeszcze jedna rzecz, którą możecie poprawić w tym czasie. Jeżeli jedziecie już do sklepu, to oczywiście nie wykupujcie całego zapasu mąki, makaronu i cukru, tylko zaplanujcie sobie produkty, które potrzebujecie kupić na kilka najbliższych dni. Zaplanujcie posiłki, które będziecie jedli i po prostu przyłóżcie większą wagę do swojej diety, bo jak wiecie, dieta w sporcie jest również bardzo ważna, więc planując te wszystkie posiłki, przykładając do tego uwagę, nauczycie się fajnych nawyków żywieniowych i później wracając na boisko już do normalnego treningu, grania meczów i tak dalej, nie odczujecie aż tak różnicy, a będziecie mieli fajne nawyki, które później Wam pomogą tylko w tym, że będziecie lepsze wyniki osiągać w treningu i na boisku, więc warto teraz to zrobić i oczywiście zachęcam do zobaczenia poprzednich odcinków na moim kanale dotyczących diety, bo one na pewno pomogą Wam to wszystko zorganizować, gdzieś pewnie kartę Wam tutaj wrzucę, jeżeli chcecie i tyle. Tym sposobem dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że pomimo ciężkiej sytuacji, którą mamy w Polsce, no i na świecie w sumie, będziemy się wspierać, motywować w tym wszystkim i że w miarę szybko to wszystko minie. Mam nadzieję, że tego czasu nie zmarnujecie, że wykorzystacie go pożytecznie, tak żebyście byli sami z siebie zadowoleni i że ten film Wam w tym pomoże, uświadomi Was. Więc jeżeli on Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. Subskrybujcie kanał. No i mam nadzieję, że jak najszybciej się to wszystko skończy. Wrócimy na boiska i będziemy ciupać dalej. Ja w międzyczasie wyleczę kontuzję. Oby tak było. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.